Hej, z tej strony Tequila, witam was wszystkich w takim drugim EW podcaście na moim kanale z dziewczynami. Mianowicie będziemy rozmawiać o Winx i Witch, czyli o naszych kreskówkach z dzieciństwa. Razem ze mną jest Angel Winx. Hej wam. Oraz Arlin. Hejka. I wyglądamy po prostu prześlicznie na Discordzie, dlatego że każda z nas ma ustawiony awatar jako czarodziejka z Witch. O Jezus, będę się mylić cały czas, ale Witch. Także cóż, ja na początku może was zapytam, o czym chcecie najpierw porozmawiać, czy o Witch, czy o Winx? Mi to obojętne. Mi też. Dobrze, to myślę, to że... To może od tego, która jest nadal kontynuowana, to może zacznę od tego, która jest zamknięta. Bo zamknięta? O Witchach to trzeba będzie długo rozmawiać, bo powiedzmy szczerze, że to jest nadal kontynuowane. Dobrze, to na początku powiemy sobie o Witch. Witch jest to serial o piątce przyjaciółek, które oczywiście na początku serii nie były przyjaciółkami, które otrzymują magiczne moce od babci jednej z dziewczyn. Ogólnie jest Will, Irma, Tarani, Cornelia, Haylin i ich imiona tworzą właśnie ten napis Witch. I cóż, dostają dziewczynki oczywiście od babci Haylin serce kontrakaru, otrzymuje jej Will, która jest taką jakby główną strażniczką i dzięki niej dziewczyny mogą się przemieniać. I tutaj jest takie dzikie, bo jeżeli nie ma przy nich Will, to one nie mogą jakby używać tych mocy i są jakby bezbronne, nie mogą się przemienić. Chociaż każda z nich ma taki jakby zalążek mocy, co poznajemy na przykład na początku serialu i komiksu, że po prostu coś się dzieje wokół nich i one nie wiedzą, jak to wyjaśnić, czyli na przykład, że przy Cornelii zaczynają rosnąć drzewa, rosnąć kwiatki, Irma bawi się wodą w wannie, jakieś tworzy różne wibracje, Boże, jak to powiedzieć? Stworki wodne. Różne stworki wodne, właśnie, i one nie wiedzą, o co chodzi. Potem się okazuje, że właśnie zostały wybrane przez wyrocznie i mają być strażniczkami, muszą bronić portali, które jakby łączą świat ludzki z takim magicznym światem, Kondrakarem. I cóż, komiks powstał w 2001 roku. Oczywiście ja będę mówiła tutaj o polskim wydaniu, polskich realiach. I dziewczynki moje kochane, jak poznałyście Witch? Czy było to za pomocą serialu, czy komiksu? I będę teraz moderować, dlatego że dostałam komentarz, że był ostatnio bardzo wielki chaos, dlatego Angel, mówisz pierwsza. No szczerze, u mnie Witcher to zaczęło się bardziej od serialu, bo będę szczera, ja komiksu w ogóle nie czytałam. Może mi się trochę... Może miałam taki jeden, ale to był chyba w jakiejś gazetce, ale już nie mam go, bo oddałam kuzynce. No i ja bardziej poznałam Witcher na podstawie serialu, bo pamiętam, że jedna gazetka, chyba taka gazetka tam, gdzie coś tam były, tam było coś, przepisy kulinarne, takie, kojarzycie takie typowe gazetki, dla których zawsze kupują mamy, zabyła właśnie te Witche. I no i była te Witche w edycji płytowej, no to sobie wzięłam te Witche i zaczęłam je oglądać i się, choćby szczerze, będę szczera, uzależniłam się od tego, że chciałam, namawiałam rodzic na kolejne kupno płyty, ale się nie dało, ale na internecie oglądałam całą część, więc taka jest moja przygoda z tym. Okej, okay, Adlin? Z czego ja pamiętam, jeżeli chodzi o Witch, to dosłownie zaczęłam oglądać to przez przypadek. Bo akurat nie zaczęłam od komiksu, bo o komiksie w ogóle też nie słyszałam, więc wszystko zaczęło się też od serialu. Pamiętam, że przez przypadek po prostu latałam sobie po kanałach i patrzę coś ciekawego do oglądania. I dosłownie tak jak większość rzeczy, które oglądam, po prostu przez przypadek się w to wciągnęłam. Okej, okay, tutaj jeżeli u mnie chodzi, to było to przez właśnie komiks. Ja uwielbiałam chodzić do biblioteki, wypożyczałam mnóstwo rzeczy, no i pewnego dnia znalazłam na półce po prostu komiks z Witch i był to pierwszy numer. Jak zobaczyłam, wiecie, przekartkowałam to, jak zobaczyłam, że zamieniałam się w jakieś czarodziejki, a wtedy była, no, hype na czarodziejkę z Księżyca, no to po prostu wzięłam to do domu i zaczęłam czytać. I tak mi się to mega spodobało, przeczytałam to po prostu parę razy i parę razy później pożyczałam to z biblioteki. Niestety pani nie miała kolejnych części i to, o co mam bardzo wielki ból tyłka, to to, że jak potem kupowałam w gazetkach, po prostu w kioskach Witch,
to na przykład jak kupiłam pierwszy numer, to tam była strasznie okrojona historia. Nie było połowy rzeczy, tych, które były w tym jakby większym komiksie. No i potem okazało się, że powstaje serial. I no po prostu też oczywiście go oglądałam, jak przynajmniej kojarzyłam, co to właśnie jest, o czym to jest. No ale serial troszeczkę różni się od komiksu i to myślę, że też później poruszymy. Znaczy ja pamiętam, że... Znaczy nie wiem, czy to teraz jest, ja pamiętam zawsze, bo Witcher leciały na Disney Channel, tak? To jest tak? Na Disney Channel Witch zawsze leciało? Leciało na pewno Disney... na Polsacie, na pewno leciało. A ja pamiętam... A ja pamiętam, że też na Disney leciał, tak, bo Disney tam wykupił prawa do Witcha. I pamiętam, że to były czasy chyba, kiedy byłam w gimnazjum i pamiętam, że była u mnie przyszli goście. No to nie było, oczywiście nie zabrali ze sobą dzieci, więc sobie siedziałam przy telewizorze i sobie przeglądałam. I było to po godziny już takie, że północ się zbliża, ja tak z ciekawości chodzę na Disney Channel, bo zawsze tam o północ leciał jakieś tam... Ja pamiętam, że na Nickelodeon zawsze o północ leciała jakaś Rodzinka Zastępcza, nie wiem czemu, na Nickelodeon. I zawsze o północy na Disney Channel leciały Witcher. I to trochę dziwne było według mnie, że o północy puszczać bajkę dla dzieci. Ja zawsze kojarzyłam, że zawsze o północy takie stacje puszczają coś dla dorosłych. A bajkę dla dzieci puszczyć o północy? No tak, ja to oglądałam sobie później, bo się nudziłam. Oni z kim nie miałam z kim gadać. No ale też serial według mnie był spoko zrobiony, no. Tak, serial ogólnie ma 2 sezony. Jak dla mnie on jest troszeczkę inny niż komiks, dlatego że w komiksie bardziej skupiamy się na dziewczynach. Natomiast jakby w serialu główną postacią był Caleb. Tak mi się wydaje po prostu. Ja pamiętam, jak były jaranie się Calebem. Ja pamiętam, jak koleżanki mi pokazy po koleżanki. Dobra, kto pamięta kolekcjonowanie takich segregatorków i takich karteczek? Ja je dalej mam. Tak. Kto pamięta te czasy? Kto nie pamięta? Ja właśnie to był hit podstawówkowy jeszcze u mnie. Tak. I ja to zbierałam te Witche i pamiętam, że po prostu jedna koleżanka przychodzi do mnie, chciała się tam wymienić tą karteczką. I ja miałam karteczkę z Calebem, bo chyba to była jakaś limitowana. No i ona po prostu się na całą salę piszczała, że odda mi wszystkie Wille, Cornelie, chyba cały segregator mi odda za tę karteczkę. Jest faktycznie taka jedna karteczka, gdzie jest sam Caleb i patrzy w rozwieżone niebo. Ja jej chyba akurat nie mam w swojej kolekcji, ale wiem, że taka jest. To były czasy. Jest jeszcze chyba Caleb z kotem. Mi się coś wydaje, czy z lwem? Już nie pamiętam. Już nie pamiętam tych czasów, ale wiem, że każda dziewczyna się jarała tym Calebem, po prostu jak się pojawiał, to od razu piski na salę, piski wszędzie. Dobrze, i może dla tych, co jeszcze nie wiedzą, to powiem, jakie moce miały dziewczyny. Will ogólnie miała jakby to serce Kondrakaru, a potem jej dodali błyskawice. Dobrze pamiętam? Chyba tak, chociaż ja całe życie zastanawiałam się, czy ona w ogóle ma jakąś moc. No ona właśnie na początku nie miała nic. Dopiero potem jej dodali te błyskawice. Ja się zastanawiałam. Irma ma moc ognia. Boże, Irma ma moc wody. Cornelia ma moc ziemi. Tarani. Wiki pisze, że Will jest czarodziejką energii. Aha, no to okej. Okay. Tarani ma moc ognia i Hayley ma moc powietrza. A która była waszą ulubienicą? Hayley. No, ja też. Miała taki fajny, no taki dziecięcy charakterek miała. No, ona zawsze była pozytywna, szczerze. Uśmiechnięta. I właśnie ja takich ludzi doceniam. No, a Darlin? Znaczy na początku to... Akurat... Jako pierwszą postać to nie pamiętam, ale pamiętam, że potem zaczęłam bardziej Irmę lubić, bo też tak jakby też poprzez wyrażanie swojego charakteru i nie wiem, po prostu widziałam może pewne podobieństwo do siebie, a potem przeskoczyłam na Will, bo szczerze mówiąc nie wiem czemu do dzisiaj mi tak zostało, że
Uwielbiam postacie ze czerwonymi lub brudnymi włosami i to zawsze są moje ulubione postacie. Ja tak szczerze, ja jestem zawsze taka mega neutralna, następna, jeżeli ktoś się mnie pyta, jaką lubisz postać, czy to z anime, czy z jakiejś kreskówki z dzieciństwa, to ja zawsze odpowiadam, że lubię wszystkie, ale jeżeli miałabym powiedzieć taką konkretną postać, którą się jarałam, jako interesowałam się jako dziecko, to będzie ta Hailing, bo bardzo była taka optymistyczna, właśnie z nią każdy odcinek był taki radosny, powiedzmy sobie, zawsze taki przepełniony pozytywną energią, każdy odcinek się ona pojawiała. No a potem zaczęłam się interesować, Kornelią, bo miałam wtedy, pamiętam, miałam wtedy taką obsesję na punkcie roślin, zawsze miałam jakieś roślinki do pielęgnacji i te roślinki nie przetrwały ze mną chyba tygodnia. Potem była Irma, bo potem zaczęłam się jarać no, pływaniem, takimi sportami wodnymi, a Irma to taka, a Irma to woda i zawsze to była właśnie czarodziejka wody. No i Will była też spoko, bo Will zawsze, nie wiem czemu, ale zawsze jak się komuś powie, kogo lubisz, to zawsze się odpowiada, że tą postać, która była cel, czyli ta cała Will była tym całym zapalnikiem tego wszystkiego, jakby to ująć. Ja lubię wszystkie postacie. Tak właśnie szczerze. Zapomniałam powiedzieć, bo mówię, że ogólnie to nie jest tak, że my od kogoś odgapiamy, bo zapomniałam powiedzieć na początku, że to jest ogólnie podcast zainspirowany podcastem na kanale Kreskówcast. Miałam powiedzieć na początku, zapomniałam, przepraszam. Proszę nas nie bić. Mi się dasz o inspirację. Tak. Ogólnie to mało osób lubiało Tereni, ale to dlatego mi się wydaje, że ona po prostu miała strasznie skopany design. I miała może strasznie... też dlatego, że Tereni była zawsze taka ostrożna. Wycofana też... ogólnie. No też. No, design mi się trochę u niej podał, się bardzo podobała mi się fryzura i to, co miała na jednym kosmyku włosów, te takie koraliki. No, mi właśnie w ogóle włosy jej nie przypadły do gustu. No mi się tylko to takie coś, co miała na końcówce włosów, na kosmyku, może kosmyku. No a zawsze bardziej chyba Tereni bardziej się kojarzy z taką osobą, która bardziej skupia się na nauce, bo pamiętam przecież na pierwszym odcinku krzyczała, no nie krzyczała, bardziej tak mówiła Corneli, że jak to było z tym chyba z tym wystawą, że oni tam mieli pokazać jakiś rozwój niszczenia roślin z owady czy coś takiego. Tak, i tak. Ta roślina Corneli była, nie była zepsuta, tylko piękna. Tak. I naszukała na nią, że miała być zniszczona. No nic nie poradzę, nie podlewajmy ją ani nic, a urosła. Tak, pamiętam, jak tam się zakrywała, ona ręką waliła tą roślinę. No, faktycznie. A ta była dalej normalna. No nie pamiętasz? Pierwszy odcinek. A właśnie wspominałaś, Angel, o tych kasetach z Witch. Ja to mam płyta na DVD. Ja mam cztery... Ja miałam jedną. Ja mam właśnie cztery płyty jedną. Z tego. I do dzisiaj ja miałam jedną. Ja mam jedną, ale oddałam kuzynce. Zresztą to jest moja historia z kuzynką jest taka, że ja jej po prostu puszczałam te Witche, bo... Jedyne co, jak do mnie przyjeżdżała, to tylko oglądaliśmy jeden jej ulubiony odcinek z My Little Pony. I jej powiedziałam, nie, oglądamy coś za moich czasów. Jej puściłam te Witche. My Little Pony jest fajne. No też, ale jak masz oglądać jeden odcinek, gdzie Twilight dostaje skrzydła i to non-stop, to chyba... Ale to jest bardzo fajny odcinek, są bardzo fajne piosenki. To jest jeden z lepszych odcinków. Dobra, mniejsza o to, nie rozmawiamy o My Little Pony. Czy coś jeszcze chcecie powiedzieć o Witch? No, a może, a co z tą siostrą Phobosa, z tą, którą zawsze mylę imię? Elion! Nie wiem, czemu zawsze mylę jej imię z Eleną. Przez całe dzieciństwo zawsze namawiałam ją jako Elena. To był też wtedy chyba choćby taki film, coś tam Elena, że nie mogła odmawiać. Nie wiem, że była zaczarowana, coś tam. Nie wiem, Elion, ja powiem wam, że ja się nie spodziewałam, że ona będzie ala niby ta zła na początku. Ja całe życie myślałam, że tą zaginioną siostrą Phobosa jest jedna z strażniczek. Znaczy w komiksie to jest dość szybko wyjawione, natomiast w serialu, no faktycznie, no... Ja myślałam naprawdę, że to będzie jakaś, nie wiem, Will czy ktokolwiek. No, ale szczerze powiem, ale strasznie, ale też mi się podobał ten kot, który był u Corneli w drugim sezonie, ten gadający czarny kot. Mhm. Taki słodki. No. Dla kociarzy to wiadomo.
Dobra, a jeszcze do tych antyagonistów. No Phobos według mnie był super zrobiony pod względem charakteru. Ej, mi się Phobos podobał. Jak była młodsza. Mi też, ale nie szczera, mnie przerażał ten człowiek, co zmieniał się w wielkiego węża. Ja się go tak bałam, że nie mogłam spać, jak go widziałam. Oraz oglądałam to w nocy, wieczorem. I po prostu nie mogłam spać, bo mnie przerażała ta jego transformacja. Ale... Kurczę, nie pamiętam, jak on się nazywał, ale no był. Już ci mówię, tylko to znajdę. To w międzyczasie, jak będziesz, to powiem, że w porównaniu do komiksu serial był bardzo mroczny. Miał strasznie przyciemniony obraz i te kolory były takie zimne. Gdzie po prostu w komiksie było, nie mówię, że we wszystkich momentach, ale przeważnie było to takie bardzo żywe kolory, wszystko było takie happy. A tutaj jednak no tak. Ale to według mnie spoko to zrobili, bo Nerys, nie, Nerys to chyba była ta pani? Nie, Nerysa to była w drugim sezonie antagonistka. Dobra, jak ktoś będzie wiedział, to odpowie nam. Jain Tabor. No nie pamiętam już, że ja go się strasznie bałam, ale były też różne takie straszne potwory. Jedno, co mnie plus jest ogromne dla tego serialu, to to, że nie bali się pokazać takich ohydnych rzeczy, jakichś ohydnych troli, nie troli. No ten Plank to jest przykład idealny. No, jako on jest, nie wiem, ja go nie lubiłam. Mi się polski dubbing podobał przy nim. Nie pamiętam, jak on brzmiał, ale taki zachrypnięty. Tak. Naprawdę. Ale nie bali się pokazać... Cedric! Cedric, no! Wiedziałam, że coś z Seprem było. Aaa, pamiętam. No, ja się go bałam, naprawdę, ja się go bałam. Ale potem on jakby pomagał im chyba w ostatnim sezonie, w ostatnich odcinkach im pomagał? Wiem tyle, że on potem jak poszukiwał tej siostry Phobosa, to on pracował jako bibliotekarz tam na ziemi. No. No tak, tak. I ja szczerze, ja jeszcze najlepsze było to, że no trochę Elena. Elion. Ja rozumiem, że to była nawet coś, ale ona była tak naiwna, że mu od razu zaufała. Ona siedmicę kochała. On jej się strasznie... Wszystko jasne. On jej się podobał przecież. No to też może być, bo nie, też fajnie to i ona przecież mówiła, że tylko... mówiła do Corneli, chodźcie, my do biblioteki, tam jest taki przystojny sprzedawca. Nie pamiętam, ja mówię to już x lat temu. No. A co sądzicie o openingu? Mi się podobał. Mi też. Mi się muzyka dubbingowana spodobała strasznie. No, super było. Tak, było bardzo takie chwytne, można powiedzieć. No, ale niestety szkoda, że nie zrobi kontynuacji, ale się dziwić, po co, skoro komiksy są zakończone. No w komiksach są inne historie, jest to inaczej poprowadzone, no ale w sumie... A mogli zrobić coś w rodzaju shortów, takich shortów, nie mogli shortów. Zrobić, mogli, nie wiem, czy... Mi się wydaje, że mieli z tego hype, z tego serialu. Więc właśnie nie wiem, dlaczego zrobili tylko dwa sezony, to jest dla mnie niepojęte. No tak szczerze, to chyba chodzi o to, że oni chyba... No to bo twórczyni, bo to stworzyła jedna osoba, czyli przepraszam za mój włoski, Elizabeth Gone, bo to jest włoska kreskówka. Ona to zrobi, ona jakby to napisała, ale chyba Disney jakby, ona pracowała w Disneyu i Disney jakby wykupił jej komiksy i stworzył tego kreskówkę. No ale niestety ona nie miała na to prawa wpływu, bo może planowała do kontynuacji tego, że planowała zrobić z tego dłuższą serię, ale niestety Disney rządzi się swoimi prawami. No i niestety ona straciła prawa do tego, a Disney ma nadal prawa do tego, więc... No ja pamiętam, że jeszcze była taka strona internetowa, jakaś taka pierwsza, gdzie tam właśnie pokazywało najnowsze numery czasopisma, można było sobie quizy zrobić, jaką czarodziejką jesteś, coś tam. I w ogóle oprócz komiksów powstawało jeszcze w Polsce na przykład książki, takie mini książki,
takie a la poradnikowe. Ja pamiętam, że miałam jedno coś tam o rodzicach, ale było też coś tam przyjaźń, miłość. Dziewczyny po prostu opisywały to jakby w sposób pamiętnikowy, swoje jakby doświadczenia życiowe, swoje problemy, jakie rozwiązywały, potem się jakby spotykały i to dyskutowały. I to było w formie książki, nie komiksu. Ja coś takiego miałam. A tak powiem, że też fajnie oni wymyślili, znaczy wymyśliła ten motyw, że nie wszystko się dzieje wokół walki, też są jakieś, one mają jakieś tam problemy emocjonalne, typ, takie rozterki typu, nie wiem, właśnie te rozterki miłosne, szkoła. Pamiętam też odcinek, że tam się pokłóci, że większość rodziców się pokłóciła z Kornelią, czy to Kornelia się na nich wywochnęła? Kornelia się wywochnęła. No. No też pamiętam to, że Kornelia, że, ale trochę nie rozumiem tego, ta Kornelia w końcu była z tym Kalebem, czy nie, bo podobno w komiksach zerwali, w serialu zerwali, czy w komiksach są razem, bo już tak nie pamiętam. Kurczę, czytałam, o Jezus, dawno czytałam, nie pamiętam. Mi się wydaje, że chyba była z kimś innym, bo ona w serialu, kręciła z bratem Tarani. Co ona właśnie zmieniała jakby swoją postać, że jakby była doroślejsza i tam był odcinek na lodowisku, gdzie oni się tam całowali, to Kaleb zobaczył. A jeszcze był ten chłopak Will, tylko Jezu, Matt. Jak się ona zadał. Matt. Z Mattem ona chyba była do końca, aczkolwiek nie wiem. Kurde, nie pamiętam jeszcze tylko komiksu. Że Matt był zły, że on się tam zmieniał w jakiegoś tam ptaka, z jakiegoś tam anioła, takie ala coś, anielskie? No to było w drugiej części. Czy on był dobry, a jakby to była jego druga podświadomość, czy coś takiego? No też, ja to próbuję z szufladek pociągnąć, a już większość tych rzeczy nie pamiętam. Ja też nie, dawno to oglądałam, dawno. No, x lat temu. Ja to oglądam jak byłam w podstawówce. Ja nie pamiętam, ale też. Czekajcie, jak to było? 2004, no to ja miałam 12 lat. Ja to miałam, ja jestem z 2002, to ja wiem. O Jezu, już nie pamiętam, kiedy ja chodziłam do podstawówki. A nie chcę mi się świadectw wyciągać. O Jezus, dobrze. Moi kochani, przechodzimy do Wings. Wings miał premierę w Polsce, tutaj są dwie daty. Albo 28 stycznia 2004, albo 1 lipca 2004. Są dwie daty, więc nie wiem. Na Wikipedii jest inna, na innej stronie jest inna, więc nie wiem. O czym opowiada Wings? Wings opowiada o Bloom, dziewczynie, która mieszka razem ze swoimi... W sumie to jest spoilerowy, tak, nie? Powiem, że spoilery. Mieszka ze swoimi przybranymi rodzicami w Gardenii. No i pewnego dnia pojawia się w parku jakby wróżka, która zostaje atakowana. Przepraszam, czarodziejka, która zostaje atakowana przez takie małe stworki, no i Bloom jej pomaga, okazuje się, że Bloom posiada magiczne moce i wtedy ta czarodziejka Stella zaprowadza ją do szkoły magii i czarodziejstwa Alfei i tam zaczyna się ich przygoda, poznają dziewczyny i jakby zawiązują taki przyjacielski klub, gdzie jest Will, Boże Will, widzicie? Gdzie jest Bloom, Bloom, Stella, Tekna, Muza i Flora. Potem dochodzi jeszcze Leila. W drugim sezonie czytamy, ktoś woli Aisha teraz. No i cóż, dziewczynki, jak poznałyście klub Wings? Też przez płytę, ale też przez komiksy. Też miałam jeden komiks. Miałam taki jeden komiks, ale też go albo zgubiłam, albo oddałam. Ale też konkretnie przez serial. No ja też przez serial, chociaż jak była taka wielka fala akurat, jak wtedy było, pamiętam, byłam mała, to ja praktycznie coś tam widziałam, że jest, ale to ignorowałam, bo widziałam zainteresowanie, ale jakoś to się nie zagłębiałam. Dopiero jak byłam starsza, to dopiero ogarnęłam, o co w tym chodzi i dopiero wtedy się w to wciągnęłam. Bo dziwo, ja się wciągam w jakieś serie, jak one już schodzą z topu i jak już nie są aż takie popularne, mimo że na przykład coś słyszałam, ale się wtedy tym nie interesowałam. No to jeżeli chodzi o mnie, to leciało, nie pamiętam, czy na Zigzapie, na Minimaxie, czy coś tam, ogólnie był taki program telewizji, tam leciały bajki i tam pierwszy raz miało być emitowane. No i zobaczyłam trailer. Jak ja zobaczyłam trailer tego, to ja dostałam kociokwiku. I po prostu oglądałam codziennie,
o danej porze, tam nie wiem, to była 16 czy 17, siadałam, oglądałam i po prostu chłonęłam to. No i moi rodzice nie mieli wyboru, musieli oglądać ze mną, bo mieliśmy tylko jeden telewizor. I u mnie to też leciało na telewizorze, ale ja miałam fakt, moi rodzice zawsze schodzili na dół i sobie coś tam gadali. No problem był z moim bratem, bo mój brat, bo jak ja chciałam grać, to wtedy do tej godziny Cartoon Network leciał Tom i Jerry, więc no miałam decyzję, albo wyłączyć dekoder od DVD i włączyć mu na Toma i Jerry'ego i tam odczekać ileś tam minut. No albo go po prostu wywalić z pokoju. I ja zawsze to sobie wywalałam go z pokoju, ale on potem się poszedł skarżyć rodzicom i zawsze ja dostawałam opieprz od nich i musiałam z nim oglądać Toma i Jerry'ego. No akurat miałam takie szczęście, że akurat to szło, bo to było, trafiłam na serię, która chyba wtedy to puszczali raz w tygodniu czy coś takiego, to akurat w tym dniu jednego z moich braci nie było, więc nie musieliśmy się spierać o to, kto będzie oglądał. A o dziwo oglądałam to razem z mamą i moim najmłodszym bratem, który też to się wciągnął, więc nie musieliśmy się przynajmniej kłócić. Ja pamiętam, że pierwszy sezon oglądałam na Nickelodeon, no to mnie tak przeprywko, bo jak miałam też taką podobną sytuację jak ty, że mnie to tak nie wciągnęło. No a potem byłam z rodzicami w sklepie i im rodzice pozwolili, że sobie kupcie jakieś tam płyty, bo pamiętam, że zawsze było takie stoisko z płytami i te płyty były powalone na odwal się zrobione. I po prostu, i trzeba było sobie, jak chciałeś szukać coś fajnego, trzeba było się po prostu odgadzać te warstwy tych innych płyt. No i ja znalazłam te Winxy. I to już chyba był drugi sezon Wingsów. No i tam oglądałam drugi i potem jak wróciłam do domu, to od razu puściłam i oglądam. I co najlepsze, mój brat poszedł też ze mną oglądać te Wingsy, choć potem po jednym odcinku poszedł do pokoju. I tak samo jak w tamtym przypadku zapytam, która czarodziejka była waszą ulubioną? Ulubienica chyba każdej dziewuchy, no Blue była zawsze ulubiona. Choć ja jestem neutralna, ja lubię wszystkie postacie. Na początku byłam wielką fanką Bloom, ale potem jakoś przeskoczyłam na Florę, nie wiem, jakoś po prostu tak. Bardzo ją lubię. Jakoś nie potrafię tego do końca wyjaśnić, dlaczego akurat tak jest. No bo Flora też była trochę jak Hayley, też taka optymistyczna, powiedzmy. Czy może dlatego, że była, wiesz, taka prawdziwa, taka nie pchała się do centrum i że może po prostu widziałam w niej też część odbicia siebie w tej nieśmiałości, potrzeby jakby też, tak jakby to, co ona odczuwała. U mnie tak samo. Na początku była Bloom, a potem też była Flora. I mi było tak strasznie żal, bo wszystkie dziewczyny w pierwszym sezonie dostały chłopaka, nie? A no. Flora zawsze stała z boku. I nawet była taka piękna scena w drugim sezonie, gdzie oni gdzieś tam lecieli i się chyba rozdzielali i wszyscy wiecie, że się tam przytulali, a Flora tak stała z boku i no fajnie, no. To nie było, była wioska wróżek. Ulecieć ten kwiat? Tak, to była wioska wróżek i ona miała ulecieć drzewo życia, żeby zrobić tą herbatkę dla wróżek, bo miały chyba, były chore. Tak, ale wtedy już poznała Hilię, nie? Tak. Hilia jest spoko. Nie wiem, mi się tak jego wygląd podoba, że to jest masakra. No, tylko że tutaj chodzi o to, specyfika z Hilią jest taka, że on miał być dziewczyną. Też tylko słyszałam specjalnie go zrobili chłopakiem, żeby Flora miała chłopaka. Chociaż są teorie, że podobno Stella i Lala miały być parą, ale to zmienili, bo to państwo dla dzieci. No, gdzieś czytałam na rosyjskiej stronie. O matko kochana, na to niezłe źródło informacji. W ogóle, słuchajcie, pewnie wiecie, dla tych, co nie wiedzą, Netflix wykupiło prawo do filmu aktorskiego Klub Winx. I jak mi to zjebią, to ich trzasnę. To będzie, wiesz, ile tam będzie CGI? To po prostu... A ja się zastanawiam, jak będzie zrobione z tą Tylą, bo przecież te Tyle... Boże! Figurę miały po prostu, jakby wnosiły gorsety chyba przez od dziecka. Tak, tak.
Angel, jak one zniszczy, jak i tak ósmy sezon jest zniszczony, to jak oni bardziej mogą film zniszczyć. Jak mi zepsują, o ile będzie. Jak a do się którego pojawi sezonu? Mój ulubiony czarny charakter. O, tak. I mi go zniebią, to ich trzasnę, przysięgam. O ile w ogóle będzie. Mówisz o Darkarze? Pewnie... Tak, to jest moja tak. decyzja. Ja Darkar mnie kupił. Miss Angel po prostu... Strasznie. Fan, jak to się mówi, fan jurlujemy Darkana. On był przezajebisty. No, znaczy on mnie lubi, bo no kurde, ten jego styl jakim został zrobiony, po prostu taki, no. Ja bym brzydko, nie chcę brzydko powiedzieć, ale był takim cudownym hu, nie? Darka po prostu się nie cackał, nie tak. cackał się po prostu. I ten jego zwierzaczek był fajny, fajnie zrobili ten jego, tego jego zwierzaczka. No, no. Ja jak ja widzę po prostu fanart, ja po prostu, jak ja po prostu czasami przeglądam różne fanarty z nim, czasami, to ja po prostu widzę, że on, że to jest idealnie zrobili, bo zrobili to, że on tu jakby ma jakby kości, że ten cały jego to jest taki jakby kręgokość, tak jakby nie miał w ogóle skóry, tylko takie kości miał, czy coś takiego, no, no, no. Spoko to zrobili, no, spoko zrobili. A do którego sezonu oglądałyście tak? Bo jest 8 sezonów. Szczerze, pierwszy, drugi, moje, trzeci. Trzeci, choć trzeci mnie tak nużył, będę szczera, tak mnie nużył przez tego Waltora. Czwarty, chyba do czwartego sezonu, bo to... reszta to już tak omijałam, to Roxy. Bo już, o Boże, nie. Ja oglądałam do Syrenixa. Ale... Syrenixa też do oglądam, ale to tego. Już... Jak przeszli w Syreniksie na tryb CGI, to odpuściłam oglądanie. Znaczy tryb CGI mi się tam, niektórzy uważają, że to co zrobili w tym Syreniksie i w siódmym sezonie z tym Mythixem, bo jeszcze był Mythix CGI-owy, zrobili. Tak. To wszyscy uważają, że dobrze to zrobili ten z tym, bo tak... Bo teraz to dobrze zrobili, nowe komputery, nowa grafika i takie tam. No ale... Jakie sezony tak naprawdę wam się podobają? Bo mi się podobają te trzy stare sezony, bo nie wiem, mam do nich ogromny sentyment. Mi właśnie no pierwsze trzy mi się podobają, bo potem się zrobiło za grzecznie. No, no i co mnie denerwuje, ja się już przy tym wyżalam nawet znajomej, bo też czasami gadałam o swoich bajkach dzieciństwa. Irytuje mnie to, że trzy sezony pokazywały główne bohaterki, że łażą sobie z odkrytym pępkiem. No Stella to w ogóle wygląda jakby miała cały czas bikini na sobie nosiła. No tak no, się no wiem, ja wiem. Bikini od stroju kąpielowego. A te nowsze sezony jakby, no ugrzeczni. Dobra, sezony gdzie się pojawia Roxy, jeszcze to czwarte. Zostawili. Jeszcze to zostawili. Ten... pomysł, że tam łażą z odkrytymi strojami, jeszcze to zostawili, ale już jak się pojawia ten Syrenix, ten Mythix, ten Battlefix, jak się, cholera wie, jak to się nazywało, to... Ja ci powiem, pierwsza była transformacja, potem był Charmix, Enchantix, Believix, Harmonix, Syrenix, Bloomix, Mythix, Battleflix, Tynix i teraz jest Cosmix. No właśnie, to te bohaterki ubierają się w grę tak jakby zasłaniali te swoje... No bo muszą, bo teraz są dzieci. No ale ludzie, jest psychologicznie potwierdzone, że dziecko od szóstego roku życia do po cholerę bohaterki łażą z ukrytym brzuchem. One tego nie rozumieją. Dopiero dziecko od 12 roku życia ogarnia o co chodzi. Jego umysł dopiero ogarnia o co chodzi. Wiesz, kiedyś nie zwracali na to specjalnie uwagi, a teraz to każdy, tak. Wystarczy, że jeden rodzic się przyczepi i już od razu, wiesz, będzie wielka afera, demonstracje i tak dalej. Ja miałam na to wywalone, jak one się ubierają. Znaczy, to ty, a znajdzie się jakiś, uwierz, rodzic, który uczepia się wszystkiego i gotowe. U mnie było tak, że oglądałam właśnie Club Wings, był ten odcinek z konkursem piękności i akurat przyjechała ciotka do nas. I ona zwróciła uwagę, że Jezus, jakie te bajki oglądasz, one wszystkie mają brzuchy na wierzchu. To pamiętam. Ja, moi rodzice na to nie zwracali. Ale moi rodzice właśnie mieli to wyrąbane, tylko ciotka się dowaliła. Jakie bajki puszczacie? Ktoś z rodziny zawsze musi się jeszcze ja wtedy miałam 12 lat, to kurde. No wtedy to twój umysł... Widać, że ktoś zawsze się dowalił. Ogarniał, ale... Sześciolatki od 16 roku życia?
jakby do chyba 10 roku życia nie rozumieją nic, co się dzieje w kreskówkach. Że ale... te postacie mają takie, czy na przykład w atomówkach ta panna, ta asystentka burmistrza miała taki taką Arabella. Miała wielkie cyce, miała spódniczkę taką, że prawie zasłaniała jej no tu pośladki. Dziecko na to w ogóle nie zwracało żadnej uwagi. Bardziej się interesowało tym, to, co się dzieje w kreskówce, a nie tym, jak ubiera się bo jakaś postać. Tutaj też bardziej chodzi też o naśladowanie, bo w tym wieku to najbardziej, wiesz, dzieci naśladują to, co widzą. I no, zaraz tak. by było. Może no, przez tak. to ubierałam się, tak jak się ubierałam. No to, ale bardziej chyba dziecko naśladuje starszych, powiedzmy, bądźmy szczerzy. Dziecko no, naśladuje... ale to też, wiesz, to zobaczy, co obejrzy i zaraz by była afera, że tego, że co oni puszczają w tej telewizji, że to nie jest dobre dla dzieci i tak dalej. No, ale też Winxy doczekały, ja dopiero teraz kiedyś to odkryłam, że Winxy tak oficjalnie miały wyjść w 1999, bo oni... Wtedy wypuścił jakiegoś takiego pilota, takiego starego pilota, który jest jakby nieoficjalny, tylko widziałam urywki z tego. I jak naprawdę miała wyglądać Bloom, to jakby miała wyglądać na przykład Flora czy Stella, że Flora miała mieć chyba oficjalnie zielone włosy, z tego co pamiętam, czy różowe? W tym zielone pilocie. Lub fioletowe. No, ten z 1999, ten pilot stary. Mhm. Bo tutaj, jeżeli dobrze pamiętam ciekawostkę, to jakby te pierwotne wyglądy czasami w silnik się oddali z kolorami. No, ja to jakoś nie zasadzę. A oglądaliście te filmy 3D, które wychodziły w tajemnice zaginionego królestwa? Tak, oglądałam. Pierwszą część i drugą chyba oglądałam. Trzecią no nie. To tak, bo trzecia jest już bez sensu. Poza tym mnie to strasznie, kurde, irytuje. Powiedzcie mi, ile razy Sky może oświadczać się Bloom? No. Chyba spierdyliat razy. Wiem, że w kinówce się oświadczył i no potem znowu się oświadczył. A ja powiem wam historię mojej kuzynki znowu. Bo to z nią to mam po prostu jak mówię. Ona przyjeżdżała do mnie i jeszcze co to zawsze chciał obejrzeć ten jedyny odcinek z My Little Pony, gdzie Twilight dostaje skrzydła. No to ja już się wkurzyłam, bo nie będę znał tego non stop oglądać. No to jej puściłam te Winxy. Puściłam jej oczywiście drugi sezon, bo to jest mój ulubiony sezon. Jest to, pojawia się scena, gdzie tam Blue jest ta zła i tak dalej. I się moja kuzynka pyta, a dlaczego oni nie są razem? Ja facepalma puszczam i mówię. I pokazuję takie, no nie wiem, twórców się zapytaj. Właśnie, możemy pogadać o związkach. Bo tutaj się działo. Zacznijmy od Bloom. Aż za dużo. Proszę Państwa, Bloom była ze Skyem. Znaczy jest ze Skyem. Księciem. Potem pochopiła się w Brandonie, potem w Riverze i przeszła na Skya. Co? Nie, to było tak, że ogólnie Sky z Brandonem zamienili się jakby... Postaciami. Chodzi... Tak, wytłumacz, że Brandon miał, że Brandon grał Skya, a Sky grał Brandona, żeby Sky nie musiał też grać księcia. I oni tak się Bloom przedstawili, tak. Stelli, więc żadna z nich nie wiedziała, który to naprawdę jest który. I Stella była podjarana, bo się umawia z księciem, nie? To pamiętam. Bądźmy szczerzy, ona też jest księżniczką, więc to chyba no... No ale dlatego ona się nie zainteresowała. No powiedzmy szczerze, ona się z nim zainteresowała, bo jest przystojnym księciem. A potem ja w uchach się dowiedziała, że jest giermkiem. No i proszę Państwa, Bloom była ze Skyem. W międzyczasie zaczął do niej majić Riven. No i Riven tam chciał ją na siłę, ona nie chciała. Jezus, moje tłumaczenie jest przecudowne. Nie pamiętam tego. No tak, ona takie... przecież, ona dała mu w ryja. Co jak były... A ja nie pamiętam, kiedy jak, to było? Jak były te wyścigi, co go Darcy uratowała. Tak, to wtedy to było. On wtedy złapał ją za coś tamtego, coś tam do niej mówił, ona dała mu w ryja, on się wkurzył. I potem zaczął do Darcy, bo Darcy mnie zakochała. No i w trzecim sezonie pojawia się taki zły pan, który nazywa się Valtor, który też zaczyna coś tam czuć do Bloom. A Bloom... Nie chcę. Przepraszam. Uwaliła sobie... To się wytnie. Uwaliła sobie tego Skya i się go trzyma. No.
Znaczy... Nie wiem, jak jest dalej, bo oglądałam tylko... Znaczy, wiem, że Tekna znaczy... jest nadal z Timmy, choć ten ich związek to jest po... Na razie... Czekaj, na razie mówimy o Bloom. Coś jeszcze, czy przechodzimy dalej? To znaczy, jeżeli chodzi o ich, to był ten problem Diaspro. O Jezu. Którą... Ze wszystkich postaci musi być ta Benda. I ona się pojawia praktycznie w każdym sezonie i coś tam kręci. Oprócz... Nie, w drugim sezonie się nie, w trzecim sezonie ona waliła totalnie, bo ta by z... kontrakt z Waltorem zawiarował. A w drugim sezonie nie było jej, jeżeli chodzi, że tam ją jakieś ninja porwali? Aha, że została porwana, tak. Widzisz, w każdym sezonie muszą ją wrąbać. Najlepszy był odcinek, gdzie Sky dostał amnezji i nagle stwierdził, kocham Diaspro. A to był odcinek z tych nowych sezonów, z tego z tym Sirenik chyba też. A ja sobie myślę, Jezus Maryja. Jak ja widzę Diaspro i nie Halo? Tak? I nie dość, że w sezonie się Diaspro pojawia, to ja czasami mam po prostu dość. Ja widziałam ten Pride Diaspro z 8 sezonu. Jezus Maryja, jeszcze. Ja nie widziałam jeszcze. Jak można taką idiotkę wsypnąć do sezonu? Mogli już ją dawno zapomnieć. Chyba musi być drama. Potrzebowali kogoś, żeby do Bloom i Skaya przyczepić, żeby mieli swoje problemy. Ale Bloom nie mogła uciec za Darkara, na mnie Bloom był... Ja też. High five. No, high five. Bloom niszczy świat, razem z Darkarem rządzą i są szczęśliwi. I potem mają małe feniksiątka. Znaczy według mojego fanfiction kiedyś pisał, on jest upadłym feniksem i on się tam wspierał, że nie może, bo się boi, że coś tam, że takie... Ja kiedyś, jak to napiszę od początku, to mam myśl. Dobrze, jasne. Dobra, a jeżeli chodzi o związek Bloom i Sky, jeszcze jest ciekawe w tym drugim filmie, że Tajemnica Zaginionego Królestwa, gdzie na początku... Czekaj, to była Tajemnica Zaginionego Królestwa, czy to drugie? Nie pamiętam tytułu do końca. To było z tym jednorożcem, czy coś? Tak. To chyba... Nie pamiętam już tych filmów. Ale tutaj chodzi głównie o to, że Sky się jej oświadcza, ona o tym mówi swoim rodzicom, wszyscy happy. I raptem Sky dzwoni, zrywa zaręczyny, oczywiście wiadomo, wielki lament. Magiczna przygoda. Magiczna przygoda, właśnie. Wielki lament. I oto cudowny ojciec Bloom decyduje o tym, że sprowadzi jej kandydatów i ona spośrednik bierze sobie narzeczonego nowego. Ja żałuję, że nie mogli Darkara tam wcisnąć. Wstał z bukietem chryzantem. Ale oczywiście potem przybywa Sky w przebraniu, Bloom go poznaje, chce mu jej wszystko wyjaśnić, ale oczywiście kurde wpada ojciec Bloom wkurzony, wygania Skya. Tam jest wielki dramat, miłość do ukochanego, czy lojalność wobec królestwa. A rzucam drugie, biegnę za nim, uciekam z chaty. A tak, co jest do tego związku? No dla mnie, będę szczera, mi się ten związek podobał, ale to co odwalają w tych nowych scenach, to ja naprawdę czasami będę szczera. Czasami mam ochotę do nich napisać i powiedzieć im, żeby Bloom zerwała i dołączyć, żeby jakby pojechała, poleciała szukać Darka. I koniec, kropka, kramka zapadła. W ogóle... Albo jak było w tym czwartym sezonie z tymi związkami, że dziewczyny zaczęły się obrażać za to. Tak, właśnie to miałam powiedzieć. Że one tak strzelały fochy, że ja nie wiedziałam, o co chodzi. To było w... To było, a to nie, nie, bo jeszcze była ta Mitzi. Była jeszcze ta Mitzi, a, Mitzi to też była. W drugim sezonie się pojawiała. W tym Halloweens. No. Znaczy to bardziej ona się pojawiła, jak one były na ziemi. I tak, ja to Brandona był czwarty, piąty sezon. Czwarty sezon, bo wtedy Roxy szukali. No, ale w piątym też, bo tam na plaży, jak mieli już ten ton, tam przychodziła cały czas. A, ta Mitzi to jest trochę jak Melania zysyfa. To jest tak, taka zła wersja Melanii. Taka, która jednak, taka, która ma jaja coś zrobić. Ale Mitzi się bardziej do Brandona przyklejała, bo ją tam w czwartym sezonie uratował, a ta mówi, że ten jej mówi, że ma dziewczynę / narzeczoną, bo to się nie wiadomo w końcu, na jakim byli etapie związku. I Oda mówi, że już za późno, mój drogi, już cię wybrałam i nie odpuszczę. I kuźwa dotrzymała słowa. Coś tam, halo? No.
No to jest też takie głupie, że czasami oni po prostu wystawiają ten związek do takie próby, że to jest po prostu czasami śmieszne, że oni są ze sobą już tak długo, a czasami po prostu potrafią zaskoczyć, że przez jakąś głupotę potrafią się do siebie nie odzywać. Tak. A co sądzicie o śmierci narzeczonego Laili? Laili/Aisha. To poczekaj, to przejdziemy do niej później. Później. Dobrze, to przechodzimy do drugiej Stella na mojej liście. Stella w sumie cały czas jest tym Brandonem. No i no chyba tak. Cały czas tak będzie. No, oni są już razem. Mieli swoje zloty, upadki. Ale jak zamieniła się w żabę, to ją jakby zaakceptował, nie? No to pokazuje, jakie prawdziwe jest to uczucie. Poza tym nie mieli też takich, nie wiem, odpałów jak Bloom i Sky chyba. Nie, i w ogóle chyba nie mieli oprócz Mitzi żadnych takich, wiecie. Nie... Ja pamiętam w drugim sezonie, jak tam Stella wpadła, została wywalona. Kojarzycie to Zagi, to upadłe miasto tam pod ziemią, jak tam szukali tych wróżek, jak mieli iść do kryjówki Dankara. No. To ta właśnie była ta księżniczka tego miasta? Tak. A, podziemna, ta podziemnego miasta. Tam mrówka, tak. Chciała z Brandonem się hajtnąć. Tak. I ona po prostu chciała się z Brandonem zhajtnąć, bo ona powiedziała, że a to jest twój idealny mąż. I po prostu Stella się wkurzyła i chciała walczyć, a Brandon jakby się, jakby tak w cudzysłowie poświęcił się, bo wiemy dobrze, że on został uratowany. Ale reakcja Stelli, jak ona po prostu się, jak Jota znaleźli i jak znaleźli wróżki, bo już jak oni te wróżki znaleźli, znaleźli też Stellę, że ona się tak wkurzała, że ona myślała, że ona tego Skaja uderzy w ryj, w twarz, no na serio. Bo tam, Skaj tam mówi, że uważaj pod nogi Stella, bo nie zamierzam cię tam czy nosić na rękach, czy coś, a ona się na niego, tak do niego się zbliżyła. Ja myślałam, że ona go zdawu z liścia, czy coś, i ona po prostu zabrała mu latarkę i sama poszła. Dobrze, no to myślę, że... To pokazuje determinację. Myślę, że Stellę możemy odhaczyć, bo w sumie no, nic się tam nie działo. No. Dalej mamy Muzę. O, panie, Muza. O, panie Boże. O, matko kochana. Ja mam do tego idealną historię. Ja mam do tego idealny argument. Po prostu ich związek, to twórcy chyba totalnie olali sprawę, co stało się w siódmym sezonie z Bloomixem. No, nie oglądam. To jest tragedia. Ogólnie Muza jest zakochana w Rivenie. Riven przez większą część mają w dupie. Jest takim bad boyem. I po prostu, kiedy mu pasuje, to on z nią jest, a kiedy mu nie pasuje, to nagle żegnaj mała. Riven tak serio w siódmym sezonie, jak Muza straciła głos od tego z legendarium, to znaczy było to już potwierdzone, że Riven jakby zdradza Muzę z jakąś inną dziewczyną, jakąś losową lapiryndą. I Muza wtedy jakby wiedziała, że ich związek jakby nie ma dalszej przyszłości. I wtedy jak ta Muza straciła głos, to on tam jej mówi, że już, że mówi szczerze, że już ma dość jej okłamywania i trzymania na siłę. I ona się z tym zgadza i on jakby odchodzi, poszukując własnego jakby, no po prostu szuka, bo nie chce jej widzieć, nie chce jej znowu ranić, bo ranić. I dobra, to jest to... ósmy sezon, Boże, ósmy jeszcze, nie, to był szósty, siódmy sezon jest Bloomixem, jest Butterfixem i wtedy Muza jest to potwierdzone, że oni nie są razem, że to dobra decyzja. Pojawia się ósmy sezon i nagle wielkie brawa dla studia, bo okazuje się, że oni tak na serio nie zerwali, tylko po prostu się nie pokłócili, bo się tam nie odzywali od siebie przez ileś lat. Ja po prostu, jak ja to widziałam, to ja po prostu facepalma walnęłam, powiedziałam takie, ale oni zerwali ze sobą. Więc jaki to ma logiczny sens? Tutaj powiedz mi, a co ma logiczny sens w sezonie? Czarny bohater, który praktycznie zginął, raptem magicznie, cudownie ożywa. Darkara to bym ogarniała, bo to Feniks, a Feniks według mitologii jest... odradza się z popiona, w Harrym Potterze jest o tym mowa. Mhm, dokładnie. I tak, to ogarniała. Ale... Co wspólnego ma Valtor z Feniksem? No to, że pewnie skopiował, pewnie oficjalnie miał powrócić Darkar, tylko że oczywiście was zrąbali. Tak, tylko jakie akurat, jeżeli chodzi o Muzę i Rivera, to jest też taki typowy, że
takie wrażenie, że właśnie dziewczyn ciągnie do takich złych chłopaków, tak. I pomiędzy nimi były te dość dobre momenty, no żeby nie mówić, że ich związek był tylko do bali. Ale to mnie trochę irytuje, bo to jest typowy przykład toksycznego związku. W siódmym czy szóstym sezonie jest mowa, że zerwali. Tak. I w siódmym, i w Battle to była ta scena, że on wychodzi przez bramę i się żegnają z nim? Tak. To widziałam na internecie. Tutaj też bardziej chyba chodziło o to, jak dobrze sobie pamiętam, że wiecie, on próbował znaleźć swoją własną ścieżkę, tak jakby wiesz, więcej trenował, więcej jakby się od siebie oddalali, że on jakby, on też jakby tego nie odczuwał, że od niej się oddala na początku, a ona to bardziej odczuwała i to też jakby się przyczyniło do tego, że oni poczuli, że od siebie się oddalają, że ich ścieżki się rozchodzą i że jakby powinni od siebie odpocząć, ale że nadal zostają przyjaciółmi, coś takiego. No i jest to potwierdzone nawet w sezonie, gdzie tam otwierali ten rezerwat dla zwierząt, tych czarodziejskich zwierząt. Musa to potwierdza, że River nie jest częścią jej życia, że to była dobra decyzja. I okej, okay, fajnie kobieta to przeszli, bo ktoś nowy, może jakiś w kimś się innym zakocha. W piątym sezonie Musa była zakochana w tym producencie, potem się okazało, że się hajda. No tak. W drugim sezonie zakochała się w kimś, który był pod wpływem Darcy. W drugim sezonie on się w niej zakochał. To był ten taki chłopczyk, co tam namieszał Jared, w tym. Jared chyba. Jared był w piątym. Nie, ale on miał dziewczynę, potem wyszło pod koniec filmu. Wy mówicie o filmie czy o serialu, bo ja już nie wiem. Znaczy o serialu, bo jeżeli w drugim sezonie był taki chłopczyk, który podszedł do Muzy i po prostu on był w niej zakochany. I po prostu on tam namieszał, bo Darcy namotała mu w głowie w tym ich symulatorze. No. A w piątym sezonie ona była zakochana w tym producencie muzycznym. Tak, tak. No no. Jason no. To się nazywał no producent. No tak, no Jason, no. No tak. A ja powiedziałam Jared. A Jared to był, nie wiem jak ten chłopak się nazywał, nie pamiętam. No właśnie chyba Jared. A, nieważne. Dobrze, to nie, co? Ale I właśnie ósmy sezon, ja myślałam, że w ósmym sezonie się dotrzymają tego wątku, bo ja tak trochę... Ja nie znam Jareda, więc... No. Nie wiesz, tutaj bardziej chodziło o to, żeby każda z nich miała też chłopaka, żeby tak. Nie było, że mu zaradcę no ustają trochę... w ręku. No, a w biedną Florę co? Dobrze, to przechodzimy do Flory. No właśnie, biedna Flora. Flora najbardziej poszkodowana. Tak. No. Ja już w pewnym momencie myślałam, że ona będzie z Leilą. Naprawdę, w drugim sezonie. No ja słyszałam, mówiłam wam, że mieli dać jakieś lesbijskie pary, ale nie usunęli, to było bajka dla dzieci. Bądźmy szczerzy. Ale no, ja jestem zadowolona. Chłopak Flory jest naprawdę super. I, uroczy i słodki. Tak, uroczy i słodki. Z nim nie było dramy. Ich tak związek jest słodki. Leila, może Heilia, taka... Taka osoba, taka, która panuje nad emocjami. No, bezkonfliktowa. I bardzo właściwie pasują, bo Flora też jakby panuje nad emocjami, że w ogóle ja nie widziałam u nich żadnego wybuchu złości czy agresji. Nie, jedyne, co pomiędzy nimi było nie tak, to był szósty sezon, jak matko Heilia czuł, że on jakby do Flory, że Flora, wiecie, że to jest roślinność, że on jakby tym w ogóle się tym nie zna i on przez to od niej odstaje. No też pamiętam to, ale jakby ich związek jakby przetrwał, bo w legendarium no. Ona się skoczyła do świata legendarium i walczyła z Icy, / królową śniegu, żeby zdobyć odczarować, bo Heilia został tam zatruty czy coś tam przez nią. Tu chodziło o to, że Icy go zamroziła, a potem jak Flora go odmroziła, to został mu kawałek tego lodu w oku i przez to stał się opryskliwy, ten negatywny, że po prostu nie wiedzieli też o co mu z nim chodzi i Flora przez to była zraniona. I potem właśnie ona poszła do świata legendarium po to, żeby zyskać otrutkę na to, bo Icy ją miała i w ten sposób go uratowała. No i potwierdziła się siła i uczucie wtedy. No, dla mnie Flora też jest szczęśliwa i myślę, że jak mi nie zjebią dziewiątego stanie i mi nie zjebią Heilii, to już naprawdę. To już jestem, ja
Ja im kibicuję. Kibicuję im dosłownie w przenośni. Albo jak było w 5 sezonie z tą księżniczką Krystal. A tak, też taka nutka zazdrości była u Flory. Mhm. Tak. Nie, bo to było dziwne według mnie, że ja pamiętam, że w filmie było tak, że każda z nich była księżniczką nazywana. W czwartej części filmu na wszystkie te dziewczyny z Winx mówiło się, że są księżniczkami. No a Flora nie była. Flora no właśnie. Tekna. A potem raptem w 5 sezonie pojawia się prawdziwa księżniczka i pomyśl taki, what the fuck? W czwartym filmie, który jest kontynuacją, dostajesz coś, a potem raptem dostajesz coś innego i takie, okej, sprzeczne fakty. A ja wiedziałam od samego początku, że połowa z tych dziewczyn nie jest księżniczkami. No tak, tylko wiesz, taki młody widz, takie dziecko, raptem słyszy tak, raptem widzi tak i zastanawia się, o co chodzi. Właśnie ja tego uważam, że te nowe sezony są... Dobrze, to przejdziemy do kolejnej pani, Tekny. Związek Tekny i Timmy. Timmy'ego to jest bardziej według mnie taki związek na internet, bo oni non-stop tylko ze sobą SMS-owali zamiast normalnie ze sobą pogadać. No i pamiętam, że był odcinek, gdzie Tekna się wkurzyła. Mówiła mu, że on nie potrafi z nią normalnie rozmawiać, tylko że kupuje jakieś prezenty, to kupuje coś tam dla jej komputera, nie dla niej. No, to coś takiego było i tutaj bardziej chodziło o to, że ich związek jest statyczny. Tak. Można to chyba powiedzieć. No według mnie to jest taki związek, że oni najlepiej się dogadują przez SMS-y i wideo rozmowy, a jeżeli chodzi o spotkanie, to jest na, tak jak kogoś się poznaje w realu. Kogoś się poznaje przez internet i tam fajnie z nim gadasz, spotykasz go w realu i takie, jakbyś tą osobę widział pierwszy raz. Ciekawie było przedstawione, pamiętam, czytałam komiksy akurat, jeżeli chodzi o Wings, to tam niektóre komiksy czytałam w przeciwieństwie do Witcha. I tam na przykład było przedstawione, jak Timmy chciał zaplanować randkę z Techną, jak mu wszystko nic nie wychodziło. A to nie było w drugim sezonie? Czy w trzecim sezonie było to pokazane? A ja nie pamiętam, nie powiem ci, bo ja wszystkich odcinków nie pamiętam też. Poza tym, to ja wiem, że była retrospekcja w trzecim sezonie, jak tam Tekna się poświęciła dla Androsa i była tam retrospekcja pokazana. Chyba. Już nie pamiętam. Nie powiem, żeby nie skłamać. No, ale ja uważam, że też związek ich jest taki... A taki nijaki. No taki nijaki, no bo powiedzmy, że to jest taka robiona rozmowa takiego, jakby rozmowa kogoś się, na przykład ktoś kogoś poznaje się przez internet i nagle spotykasz go w realu i masz takie what the fuck na twarzy, że widzisz tę osobę pierwszy raz. A z nią czatujesz, kojarzysz jej twarz, a nie masz w ogóle jak się z nią pokomunikować, bo najlepiej ci się z nią pisało za pomocą telefonu czy wideo czaty. No bo pomiędzy nimi tak jakby prawdziwe emocje dopiero zaczęły się pojawiać po trzecim sezonie. No jak się tam poświęciła, no to wtedy było. No ja to pamiętam, tego. Jak Timmy miał taką depresję, że... Jak próbował jej tak szukać, że wierzył, że ona żyje. No, i wtedy tam, czwarty... I reszta tych nowych sezonów bardziej to pokazuje te ich relacje, te ludzkie emocje do nich. No a w 8 sezonie to takie pół na pół. 8 sezonu nie widziałam, więc się nie wypowiem. Ja tylko początek widziałam, bo już miałam tego dosyć. Dobrze, na to serii. Myślę, że... Miałam te dość tej poplotaniny nieogaru. Myślę, że Tekna jest już okej, bo tam nic się w sumie nie dzieje. No. I przechodzimy do Layli. Wisienki na torcie, bądźmy tak. Szczerzy. Ich związek był w sumie spoko, oni byli taką słodką parą. No Nabu poznajemy w trzecim sezonie. Tak, w ogóle to jest taka historia, że okazało się, że Layla ma już wybranego narzeczonego. Ona się wkurza, bo ona tego nie chciała. Potem poznała Nabu, w sumie się sobie zakochali, no i potem on jej powiedział, że on jest jej narzeczonym. Typowo rabasidło. I pamiętam, czy ona się na niego pochała, czy się ucieszyła. Chyba się ucieszyła. Trochę miała, jak się o tym dowiedziała, to trochę nie miała na niego żadnego focha, bo... Mi się wydaje, że ona właśnie się ucieszyła. No... No i no, mamy, proszę państwa... Is dead! A to nie... No czwarty.
No, już fakt. Największy błąd. To była taka piękna scena oświadczyn, nie? W ogóle, którą ogólnie zrąbali w dubbingu angielskim chyba, bo były dwie wersje i jedna i coś tam, czy będziesz moją narzeczoną na zawsze? Nie pamiętam, gdzieś to znajdę. No i kaput, jak to mówi, ale ile będę na ciebie czekać, nieskończoność, a potem w którymś tam sezonie ma chyba nowego kolesia. Tak, a potem pojawia się nowa Roy i ona się w nim zakochuje i to jest podświetlone potem... w 8 sezonie to widać. Ale nie, to jest ciekawe, że ona najpierw była z tym blondynem, a potem była z tym kolejnym. No. No Leila to po prostu to totalnie zepsuli mi związek Leili, bo ja pamiętam jak była scena ze śmiercią Nabu, to taki hejt dostał, taki hejt ludzie pisali, że jak mogliście mi go tam zabić, przecież to taka słodka parka było i ludzie mieli jeszcze taką iskrę nadziei, że on jakby przeżyje, czy nie przeżyje, że nagle powróci z nieznanego powodu, pojawi się. No to chodziły plotki, że go ożywią w późniejszych sezonach. Nie ożywili. Bo woleli dać Leili nowego chłopa. No, tak. A Nabu tam kuźwa siedzi zamieniony w ten. Nabu się przewraca w grobie, jak to widzi. No. No szczerze mówiąc... Żałuję, ja będę trochę... Nie powiem, ja żałuję, że nie pokazali sceny pogrzebu. Bo tylko pokazane, że Leila zabiera jego Andros, no bo a nie on pokazali jest, sceny pogrzebu. On jest jakby zamrożony w takim kryształe czy coś, no i on czeka... Aż Leila go skrzesi. Dość sobie poczeka. No to tak, ja już to widzę, jak to skrzesi go i nagle ona zrywa z nim i wraca do swojego ukochanego. No to trochę bez sensu. No. Ale że w ogóle rodzice Nabu nie zareagowali, ani nic, tylko straciliśmy syna, a to sobie zrobimy do kolejnego. No to Leila, no to moja Leila. Zrąbali jej związek, mogli tak. Zostawić tego Nabu, jak większość facetów innym dziewczynom, mogli... Ja wiem, że chcieli zrobić taką, wiesz, mega dramę, no i w końcu coś poważnego. Zrobili dramę, pół świata dostawali hejt od związku ze śmiercią Nabu, no. Bo nie ale ukrywajmy, czwarty sezon był taki dziki, bo w czwartym sezonie do tej pory było tak, że ludzie nie mogą wiedzieć, że jesteście czarodziejkami, nie możecie pokazywać swoich mocy, a tutaj latają, czarują, macie w nas uwierzyć, bo my dzięki temu dostajemy powera. Ale to Roxy jakby w ich uwierzyła. No. No i dobra, teraz może antagoniści. O nich. Dobrze, w pierwszym sezonie mamy Trix, które są ciągnięte non-stop, cały czas. Niepotrzebnie. No, one są jak wrzut na tyłku. Wrzut na dupie po prostu. Jak przyczepiają się jak grzyb do psiego ogona, do ogona. Nie dość, że pierwsze sezonie było, oni były jakby głównymi antagonistkami. W drugim sezonie musiał je Darkar zabrać z tego więzienia. W trzecim sezonie to Waltora ożywili z tego Androsa, z tej bryły lądu na Andros. W czwartym sezonie na szczęście nie było o nich wzmianki i się cieszę. No, chociaż tyle. W piątym sezonie... Były, i tam Ice się zakochała w Tritagnusie. Tak. W szóstym sezonie pojawiły się i zawładnęły szkołą, ale zostały zamknięte w legendarium. W siódmym sezonie były, jakby się wydostały z tego legendarium za pomocą czarodziejskich zwierząt i była ta fuzja między nimi, tymi zwierzętami i innymi. A w ósmym sezonie oczywiście pan Wielki Waltor musiał je... ściągnąć. A w Waltorze też się któraś z nich nie zakochała przypadkiem? Cała trójka. Całe trio się zakochało. Blum. A on i tak wolał Blum. A ja tego nie rozumiem. Że ona się w Darkarze nie zakochały, bo ja bym... To, też się dziwiam. Nie wiedzą, co dobre. Czekaj, jak było z tym Waltorem i ten... Czekaj. To było w drugim czy trzecim sezonie, jak był ten nauczyciel nowy w klasie? W trzecim sezonie się Waltor pojawia i w trzecim sezonie zawładniają szkołą. Znaczy nie mi chodzi o Waltor, tylko taka scena, gdzie był ten nowy nauczyciel, który był drugi, tym jakimś Avalon. Drugi. Wtedy Bloom się niby w nim podkochiwała. Tak, ona się nim, tak. I Sky był taki wkurzony, że
z kogo ona woli. Ona woli przebywać z Avalonem, już o mnie zapomniała, to pamiętam. A ja nawet też teraz samego początku nie wiedziałam, że Avalon jest klonem Darkara. Ja takie... What? Ja myślałam, że Avalon to jest taki, nie wiem, druid, który lubi się trzymać na uboczu, taki trochę a la Gandalf, a tu nagle takie... Znaczy, to było tak, że on był kopią tego prawdziwego Avalona. No. No tak, ale... No tak, ale ja dopiero jak się dowiedziałam, że Avalon jest zły, mimo że ja nie wiedziałam, bo on tam potem wyjaśnia, że to jest cień i tak dalej, dalej, to ja miałam takie... O mój Boże! Ale to był plot twist, ja też się nie spodziewałam, że on jest zły. No, ja po Darkarze mogłam się spodziewać, bo to była... No, zanim dojdziemy do niego, Trixy. No, Trix są po prostu rzutem na dupie, według mnie. Tak. Są wszędzie. Nie ma wszędzie żadnego im spokoju. Pierwszy sezon był spoko, bo była rywalizacja między szkołami. No. Ale potem... No, proszę. No, potem to stały się asystentkami, które tak, potem tak. tak zostały wywalane przez tych swoich pracodawców, tak w cudzysłowiu. I zawsze się pojawiały jako te takie właśnie zemsty, ale i tak zawsze się i tak kończyło, że to one są tymi złymi, zawsze. Czemu jest takie wrażenie, że dopóki żyje Bloom, dopóki wtedy kurde Trix będzie przeciwko nim? No wiesz mi, jak zrobią ten sezon. Może się dowiemy w live action. Ja nie wiem, zobaczę jak nie... Dobra, lecimy szybko, bo już nagrywamy ponad godzinę. No, a mamy ograniczony czas. Drugi sezon Darkar. No to jest MVP. Moje logo. MVP. Ja jestem tak zachwycona Darkarem. Tak go lubię. Po prostu, Chcę zrobić coś, co się zmienia Wielkiego Feniksa. Jeszcze jakąś zbroję a la rycerza i chodzący szkielet. No po prostu, ja po prostu ich uwielbiam za tego Darkara. I to, co on tam robił, nie? Jak ta Bloom tam padła, jak już była ta zła i on pomógł jej stać, tak na nią patrzył, tak jak... Jezu! No bo on tam chciał ją czynić swoją małżonką, ja takie... Tak. No kuźma, ciebie może... No bo on tam mówił, że jak ją przemieni w mroczną, naturalną małżonkę ci tak, tego Feniksa. Tak, no. I ja pamiętam, że on potem tak... On ją traktował, jakby na serio była już jego... Jezu, było takie urocze. Ale nie, musieli ją uratować. No oczywiście Sky musiał wszystko skieprzyć. Dobra, trzeci sezon. Waltor. On był okej. Okay. Spoko, dupy nie urywał. No i takie wrażenie, Może chciał urwać Bloom, kto wie. Najpotężniejszy w ogóle miał być, że najpotężniejszy Wings nie jest w stanie go pokonać, niszczy wszystkie szkoły po kolei. Nie, Wubudum z pomocą magicznych gwiazd na końcu go pokonują. Oni chcieli go, mi się wydaje, zrobić do, dla takiego właśnie fanbase'u, nie? Bo on był przystojny, wyrachowany, zalatywał tam do tych, te się w nim kochały. Ale i tak Darkar lepszy, no co ja ci poradzę? Co ja poradzę? Przecież to jest takie... Darkar to jest moje miłość, nowo z dzieciństwa, koniec kropka. Dobra, to teraz czarodzieje z czarnego kręgu? No. Spoko. Oni byli spoko. Mi się ten z czerwonymi włosami strasznie podobał. Oni mi się kojarzyli z jakimś takim zespołem heavy metalowym. Albo k-popowym teraz bardziej, można powiedzieć. Oni byli okej. Okay. Czwarty sezon jest... Nie lubię czwartego sezonu, ale oni byli okej. Okay. Przynajmniej nie było Trix. No, to jest duży plus. No to piąty sezon Tritannus. To było takie dzikie. Jego praktycznie nie było. On się wszystkimi, wiesz, jak to się mówi, że za niego wszystko robiły Trix. No, bądźmy, że Icy jeszcze się w niej zakochał, a ten się też w niej zakochał. No. Ale potem jakby olał. Pod koniec ją olał. A to nie ona olała go prędzej? Nie, bo jak on osiągnął moc tego cesarskiego tronu, to ona mówi, że będziemy razem rządzić, a on... Nie, ja będę rządzić. I on wywalił gdzieś tak, dalej. Tak, tak było. Tego co nie pamiętam. Ja najwięcej pamiętam z drugiego sezonu. No i tak ciekawe, czemu? Dla mnie mi się... No, bardziej mi się podobał
w jego design, w sensie, że fajnie zrobi, że kolejnym antagonistą jest coś trochę takie a la Darkar, że właśnie mamy Feniksa w drugim sezonie, a tu mamy Syrena, Trytona w skrócie, Trytona mamy. I nie ma żadnych jakichś, że wszystko, że akcja się dzieje na lądzie, tylko mamy, że akcja dzieje się pod wodą i to też spoko zrobili. Mhm. I dalej ja już no nie wiem, kto jest, bo już nie oglądałam. Potem mamy znowu Trix. Nie, z tą razem. Seliną. Seliną, no? Ta, która miała tą księgę legendarium. I o dziwo była przyjaciółką Bloom z dzieciństwa. Ale Selina się zmienia. Zmienia swoje postępowanie pod koniec, bo główną, bo no główną antagonistą. To jest coś, co ja powiem, że ja lubię, jak nie ma, że główny antagonista tak naprawdę siedzi i czeka. Na przykład ten, którego Selina chciała uwolnić z legendarium, to był główny antagonista. Bo Trix i Selina były na boczny plan ustawione, no bo on nie mógł, bo był zamknięty w tej książce i nie mógł jak wyjść. No jak się, jak ona, Selina go uratuje, Selina go uwalnia z tego legendarium, to on od razu staje się tym głównym antagonistą. I to też spoko zrobię. Na przykład stylizacja tego złoczyńcy z tego sezonu jest według mnie spoko zrobiona. No i ja nie mam zdania, bo dla mnie też był taki obojętny według mnie. Szczerze mówiąc, tutaj bardziej skupili się na Selinie tej, która wiesz, tej dobrej szło na tą złą. I Trix, bo ten czarnoksiężnik z tego on jest jakby na siłę już potem doczepiony. No też bym się zgodziła, bo bardziej Trix i Selina grały tu tam pierwsze skrzypce. Okej, on się chyba nazywa Acheron. Coś tak, wiem, że w polskiej wersji go zmienili mu nazwę. Siódmy sezon, ta zwierzęca. Hybryda, jak się ona nazywała. Jakoś czarownica ze swoim womagierem. Który był sup śmieszny. Mówiąc szczerze, to ja ten sezon obejrzałam może, nie wiem, dosłownie urywki kilku odcinków. Ja też urywki kilku odcinków, bo mówię, te sezony, te nowe są tak na siłę robione, że nie, że dziękuję bardzo. Wiem, że oni istnieją, ale na temat ich działania, ani tego, co oni robią, się nie mogę wypowiedzieć. No ja też się nie wypowiem. No to znak zapytania. Ósmy sezon, Valtor. To już na Valtorze się chyba wypowiedzieliśmy. No ale Valtor, ale powiem, że design Valtora jest tak dziwny. To co on ma pod powiekami, ja myślałam, że make-up ma na Wyślę na prywacie, wiecie, Valtora, jak wygląda w ósmym sezonie i sobie porównajcie go z ósmym i z trzecim sezonem, to jest po prostu masakra. A teraz jak przeglądałam szósty sezon, to mi się przypomniało, co myślicie o tym raptem wskrzeszeniu siostry Bloom Daphne? Ja się Daphne, nie wypowiem, bo z piąty tylko. Ale Daphne się pojawiała... Syreniksie. No tak, tylko że oni pod koniec piątego sezonu ją wskrzesili. Ja oglądałam na YouTubie filmiki, na końcu jest wesele jej i to nie wiem, który to jest sezon. Szósty. To był kuzyn Saja. To był... Toren. Toren, ale to był chyba sezon... Szósty. Bo ja wiem, że widziałam, nie oglądałam sezon... tych sezonów. Legendarium wiem, że było. Tylko po prostu oglądałam filmiki na YouTubie. Bo wtedy Daphne wróciła jako nauczycielka do szkoły. Na co wracając do Daphne? Jeżeli któraś z was oglądała te filmy, gdzie się Daphne pojawiała, co o niej sądzicie? Jest taka spoko postać, bo ona też się w pierwszym sezonie pojawiała. Tak. Ja się tak, czyli tak. Nie no, bo ja tylko, wiesz, nie oglądałam filmów, żadnego filmu nie oglądałam, więc nie wiem. Ale Daphne pojawiła się w pierwszym sezonie. No jako ala duch wodny. No, no tak, i w żadnym filmie się nie pojawiła jako postać rzeczywista, tylko w serialu. No ale ja powiem tak, że mogli nie skrzeszać. No, ja będę szczera do bólu, nie powinni jej skrzeszać, bo zepsuli ją totalnie. I nie to już jak to w ósmym sezonie ją zrobili, po prostu. Poza tym, jeżeli też chodzi o kwestię... Obok tego nieba wzywają. Poza tym, jeżeli też chodzi o kwestię dziedziczenia tronu, no przecież raptem kurde... Bloom miała rządzić i tego raptem ożywiają Daphne i raptem wszystko przechodzi na Daphne. No właśnie, to bez sensu, ja od razu mówię, ósmy sezon, pomstwę do nieba.
tak jak i reszta sezonu, nie licząc tych starych. O pomstwę do nieba. A jeżeli chodzi o design graficzny, jakby tak szczerze do bólu, chcieliby, gdyby nie zrobili nowego, to design, to ta zmiana graficzna, ja wam odpowiada, czy wolelibyście, żeby ta zmiana została taka, jaka była w tych starych sezonach? Wiesz co, mi się bardzo podobał ten styl pierwszych sezonów, a potem go tak strasznie grzecznili, to już mi nie pasowało. Znaczy graficznie ja się nie przyczepię, bo graficznie ja to rozumiem, że tam ludzie się, że nowe komputery, nowe programy, to rozumiem, to rozumiem. No ale też to, co wy powiedziałaś, to ugrzecznienie, że mnie tak irytuje to, że ta bajka podchodzi do tego, że te nowe sezony podchodzą do tego, że... Są robione takie, typowo dla dzieci małych. Takie dla dzieci, nie dość, że to jest na siłę robione, no dają te triksy tak po prostu, bo triksy były jakby głównymi antagonistkami w pierwszym sezonie, gdzie potem jakby co sezon pojawiał się ktoś nowy i albo były te triksy, albo nie były. No. Dobrze, czy coś jeszcze, bo czy kończymy? Nie wiem, ja już wyczerpałam swój, Jezu, gdyby... powiedziała też. No jeszcze mogłybyśmy się rozgadać o każdym sezonu, ale to już musiał być osobny filmik o każdym sezonie. W sumie możemy zrobić. No, drugim sezonie to się rozgadamy totalnie. Jeżeli ktoś dotarł do tej minuty 20, to proszę dajcie mi znać, czy chcecie po prostu filmiki o poszczególnych sezonach, bo o Winx jest co powiedzieć, o Witchu no były tylko dwa sezony, więc jakby wyczerpałyśmy troszkę temat. Może podsumowanie zrobimy, na przykład takie gdybyśmy na przykład były takie stare, sobie zrobili takie wspomnienki, to byście obejrzeli Witcher czy Winx? Tak szczerze do bólu. Winx. No, Winx, tylko te stare. Tak, stare. Ja, no po prostu, no kurczę, no. Nie wiem, jakoś tak, może przez to, że to się ciągnie, że to ma tyle sezonów i że w sumie piąty sezon oglądałam, nie wiem, dwa lata temu. A jeszcze powiem, że ja gdzieś z tej rosyjskiej strony wyczytałam, że podobno, bo to muszę mieć dobrze, Flora miała zdradzić Hilię. Ja jak to czytałam, to ja takie... Raczej niemożliwe. Ja takie myślałam, że chyba ich trzasty jakby to dali. Nie, no raczej nie. Dobrze. No ale gdzieś widziałam, co to rosyjskie, to nie wiem, chodzi o to, że Winxy są bardziej popularne w Rosji, ale jeszcze... Tak, bo Winxy są bardzo popularne w Rosji, bardzo. Na Instagramie mam konto laski Netflix, po prostu. Tę adaptację Netflixa, która ma wyjść, ale nie wiadomo, bo co się dzieje na świecie, to tak szczerze, by ktoś to obejrzał czy nie? Bo ja jestem taka... Ja bym obejrzała, zobaczyć jak to zrobili. Takiej ciekawości czystej. Mhm. I takie małe teorie. Myślicie, że kogo najbardziej? Jakich wrogów najczęściej dać tam? Oczywiście, że będzie Trix. Ja myślę, że będzie Trix, co się będę. Ja się boję, że jej Darka Radam dadzą. Wiesz co, on musiałby być całkowicie w CGI i myślę, że to było za drogo. Więc będzie... Ale to trzeba Trix. Zobaczyć, jak na serio to zrobię, jeżeli ten sezon nie sukces, to już po prostu łatwizna zrobić sobie CGI-a z tego, z tej postaci. No zobaczymy. Dobrze. Zobaczcie, mi się rozgadały. Dziękuję wam, że byłyście ze mną. Także cóż, dajcie znać, Lotki, jak wspominacie Winx, jak wspominacie Witch, co wolicie, jakie były wasze ulubione czarodziejki i cóż, dziękuję ci Angel i dziękuję ci Arlin, że byłyście ze mną. Dziękujemy. Także zapraszamy was do komentowania, lajka, uważam, że się podobało. Do kolejnych odcinków. Zapraszam na mój fanpage Instagram i trzymajcie się. Pa, pa! Pa, pa. Pa, pa.